Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Tym razem na krótkim, aczkolwiek mam nadzieję bardzo owocnym, tutorialu dotyczącym obróbki sesji świątecznych. W tej scenie użyte zostało światło ciągłe firmy Quadralight Video LED 1000. Zgodnie z kierunkiem światła. Jak widzisz, czerwona przestrzeń znajduje się wewnątrz gradientu. I to ta czerwona przestrzeń będzie przestrzenią edytowaną. Trochę za duża dla dziewczynki. Oraz pokażę Ci narzędzie Facetool, czyli narzędzie, którym możesz w pewien sposób edytować poszczególne partie twarzy, czyli łagodne światło. Nanoszę sobie światło tam, gdzie to światło widzę. Jak widzisz, 20% krycia pędzla, to i tak jest całkiem dużo. Pamiętaj o tym, że na bieżąco możesz zmieniać krycie pędzla, dzięki czemu w wybranych fragmentach Twój pędzel będzie przyciemniał, czy też rozjaśniał intensywniej, w innych delikatniej. To samo dotyczy... Jak widzisz, czerwona przestrzeń to wyselekcjonowany model i to ta przestrzeń będzie poddawana działaniem suwaków. Jak widać tutaj, mieszają się ze sobą delikatnie kolory, ciemny z jasnym, stąd to ciągłe tworzenie się takiej małej plamki. Na chwilkę usunę sobie tutaj właściwie w pewnych miejscach na 30%, w pewnych miejscach będę usuwała na 100%, czyli kliknę sobie powiedzmy teraz 0. Tutaj usuwam z tej części, gdzie jest sukienka, gdzie jest skóra dziewczyny, usunę sobie na 100%. Dobrze, i prawda jest taka, że na tym etapie właściwie już na wcześniejszych można by skończyć, na tym też można skończyć. Jeśli ktoś by miał ochotę, może jeszcze dalej edytować, próbować jeszcze mocniej wyciągnąć to światło tutaj, żeby bardziej lśniło wszystko wokół. Poczekaj na mnie, Antosiu. Super, brawo! Może się zdarzyć taka sytuacja, że dziecko nie będzie chciało założyć szaliczka, co jest zupełnie naturalne. Biały kolor pędzla. Znowu X. Czarny kolor pędzla. Jeśli masz białą maskę i planujesz coś usunąć na tej masce, to właśnie powinieneś mieć czarny pędzel. I teraz klikasz Ctrl V, czyli wklej. Skorzystam z narzędzia Color Range, zakres koloru. Jest to narzędzie, które ułatwia mi selekcję wybranego koloru. W momencie, kiedy... I to samo w przypadku zdjęcia księżyca. Skorzystaj z odbicia wertykalnego i przenieś w dolną część kadru. Czas na wykorzystanie maski i usunięcie krawędzi. Stwierdzam. Następnie otwieram nową pustą warstwę, przechodzę do filtrów, wybieram render i wybieram opcję chmury, ponieważ chcę transformować mój wir i chcę go dopasować tylko tam, gdzie on powinien być. I zmieniam ustawienia. Tutaj pozostawiam 10, a w wertykalnej skali zostawiam 150.